Jak przygotować kajak do transportu? Bierzemy wózek transportowy z pasami mocującymi. Wózek mocujemy po tej stronie kajaku, gdzie nie ma korka spustowego. Sprawdź, czy korek spustowy jest dokręcony. Wózek transportowy mocujemy na tylnej części kajaku. Unosimy kajak, podkładamy wózek transportowy i owijamy pasami. Pamiętajmy, pasy mocujące mocujemy na krzyż. Jest to bardzo ważne, żeby wózek nam się nie przykrzywił w czasie transportu. Zaciskamy pasy mocujące, żeby nie było luzu. Gotowe. Pamiętajmy, kajak nie ciągniemy, tylko pchamy. Inaczej wózek transportowy nam się przekrzywi.